Cześć, postanowiłem wykonać test roboczy tego sterownika, silnika bezszczotkowego, którego używałem w piłach, szlifierkach, w kosiarce. Test wykonam, nie wiem, jakieś 2-3 minuty, zmierzę temperaturę, zmierzę prędkość obrotową noża, zmierzę także prąd rozładowania. Mam taką sprytną baterię, która łączy się z telefonem. Będzie widać na niej wykres prądu rozładowania. Zobaczymy, czy ten sterownik daje radę, czy się nie spali. Zaraz to na szybko zmontuję, tak tylko do testów, bez jakichś tam przesadnych ceregieli. I przystąpię do koszenia trawy. Przygotowałem kosiarkę do pierwszego testu. Najpierw sprawdzę kierunek i prędkość obrotową. Sterownik podłączony. Test obrotów. Kosiarka przygotowana do testu. Test będzie hardkorowy, ponieważ chaszcze są dosyć spore. Najpierw odpalę ją na 3 minuty. Zmierzę temperaturę kontrolera, zobaczę jak rozładowanie akumulatora. Ustawiłem tryb eco, maksymalnie 60 amperów. I odpalam. Koszenia mogę powiedzieć, że daje radę. Sporo już skosiła. Niestety mały pojemnik się zapycha bardzo szybko przy takich chaszczach. Pokoszę jeszcze chwilę. Nie będę już mierzył czasu. Zobaczymy, czy się sterownik nie zjara. Skosiłem już całkiem sporo trawy. Chciałem zmierzyć temperaturę. O, zgrzał się. 80 stopni, pokazuje 90. Czyli na radiatorze 50 stopni. Czyli okej. Coś tu się grzeje. 78. Możliwe, że przewody. No, generalnie jest gorący. To będzie jakieś chłodzenie lepsze zrobi. Na pewno. Bo sam silnik może nie dać rady. Stopni. Tam dzisiaj jest bardzo gorąco. Około 30 już chyba jest. Także to nie jest czas na koszenie. Chciałem tylko przetestować. Zrobię to rano albo wieczorem. Po prostu resztę. Generalnie jestem zaskoczony. Powiem szczerze, bo spodziewałem się, że to się bardzo szybko spali ten sterownik. A jak widać, całkiem spore chaszcze. Dał radę skosić. Nic się jeszcze nie zjarało. Przewody na pewno muszę grubsze zastosować. Całkiem spora trawa była. Nie wiem, czy to widać.
Także na pewno go zastosuję w tej kosiarce i będę na poważnie testował. Dzisiaj sobie odpuszczam, za gorąco jest. Jeśli film pomógł, dajcie łapkę, subskrybujcie. Dzięki, na razie. Niespodzianka, jednak nie koniec testu. Postanowiłem jeszcze odkręcić obudowę, przejechać parę razy, zobaczyć jak to będzie działało. Kosiarka, jak widać, daje radę, ale uważam, że na takie chaszcze jest trochę za mała. Kontroler 45 stopni, silnik 28, akumulator 39, także nie ma tragedii. Ja jeszcze kawałek przejadę i zobaczymy. Zmienię teraz ustawienie akumulatora. Było w trybie eko maksymalnie 60 amperów. Ustawię performance 100 amperów. Zobaczymy, czy to coś zmieni. Kosze nieskończone. Trawa wszędzie ścięta. Tak to wygląda. Zużyłem chyba z 8, rozładowałem chyba z 8 takich baterii. Różnych używałem. 4 amperogodzinowe, 5 takie. Dwie 8 amperogodzinowe. Czyli kilkadziesiąt amperogodzin na to poszło, na koszenie. Wywiozłem 3 pełne takie wory z trawą. No i powiem szczerze, jestem w szoku, że ten sterownik dał radę. Nie spalił się. Wprawdzie nie używałem go w sposób ciągły, bo było trochę dzisiaj za gorąco, żeby kosić naraz. Trwało to parę godzin w sumie. Dobrze, że miałem te akumulatory, inaczej nie dałbym rady. Ale na pewno go zastosuję. Oczywiście dodam jakiś radiator, zamocuję to. Nie będę robił na stałe żadnego podłączenia do akumulatorów, tylko zostawię jakieś takie druty. Widzę, to najlepiej się sprawdza. Przy takiej ilości potrzebnych baterii to po prostu nie narobiłbym na baterii.